Górskie zakręty, ślisko, no w Muchowie kolizja. Coś się stało poważnego? No wystarczyło, że troszeczkę deszcz popadał i już zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia drogowego, w którym uczestniczył jeden pojazd i jeden kierujący. Uderzył w drzewo, przewrócił się na bok. Kierujący wyszedł z pojazdu przed naszym przybyciem. Udzielona mu została pomoc medyczna przez zespół ratownictwa medycznego. Nasze działania polegały na odłączeniu napięcia w pojeździe. No i w tej chwili czekamy na dalsze decyzje, jeżeli chodzi o policję. Droga nieprzejezdna, strażacy zabezpieczyli miejsce i nie można teraz przejechać. No tak, na tą chwilę ustawienie pojazdów uniemożliwiło przejazd tą drogą. Jeżeli tylko będzie decyzja, że stawiamy go na koła i będziemy mogli sprowadzić go na pobocze, to uczynimy i droga będzie przejezdna. Zdarzenie na drodze wojewódzkiej 363, Jawor, Świeżawa. Czy znamy już przyczyny? Tak, policjanci określili przyczynę. Kierujący, 63-letni mieszkaniec Wrocławia, samochodem marki Volkswagen nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego dachował w przydrożnym rowie. Nie odniósł poważnych obrażeń, został jednak zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala celem wykonania badań diagnostycznych. Był trzeźwy. Z uwagi na to, że auto leżało, przewrócone było na dachu i znajdowało się na drodze, występowały tam chwilowe utrudnienia. Zaraz po zakończeniu czynności realizowanych przez policję i straż, auto zostało usunięte i ruch został przywrócony.